Já mu się było chodzić z pierwszego powstania do Śląska. Po Biechniżu byli Niemcy zatukli. To raczej lepiej sam sobie życie odebrać. I oni tam żadnego żywego nie puścili. Mordowano kobiety, mordowano dzieci. Tam byli moi koledzy z rozbitym czołem, mózg wytrysnął, rozprute wnętrzności, poucinane u kobiet piersi. To nie są tatarskie opowieści. To to, co na własne oczy widziałem.